Kiedy byłem mały, na budynku hotelu Polonia, zaraz przy dworcu głównym w Krakowie, tkwił gigantyczny neon z napisem „Korzystaj z usług kolei radzieckich”. Był on absurdalny, by tak rzec, i na planie treści, i na planie formy. Na planie treści, bo koleje radzieckie nie świadczyły usług na terenie PRL-u. Było to więc zakamuflowane zaproszenie do ZSRR, groźnie brzmiące. Na planie formy, gdyż część neonu stanowiły kręcące się kółka. Sęk w tym, że kręciły się w odwrotnym kierunku i cały pociąg z neonem wydawał się jechać do tyłu. Ale królestwem neonów była Warszawa. Przyjeżdżałem tu kolejami polskimi w odwiedziny do stryja. Kiedy chodziliśmy wieczorami po ulicach Warszawy, miasto to wydawało mi się najokazalszą, najprawdziwszą metropolią świata ze względu na oświetlenie. Restauracje, hotele, kino Moskwa, restauracja Szanghaj, no i słynna siatkarka przy Placu Konstytucji zrzucająca piłkę na głowy przechodniom. No dobrze, gdybym wówczas widział Times Square czy Piccadilly Circus, to pewnie Warszawa nie zrobiłaby na mnie większego wrażenia w kwestii iluminacji. Ale nie miałem innego punktu odniesienia. Natomiast kiedy nastał kapitalizm i PRL-owskie neony ustąpiły miejsca wielkoformatowym reklamom, city lightom, billboardom i innym podobnym wynalazkom, słowem, kiedy Warszawa zaczęła dążyć w kierunku Times Square i Piccadilly Circus, zrobiło mi się żal neonów. Na szczęście nie tylko dla mnie. Na szczęście powstał piękny album Warszawa Polski Neon i drugi Cold War Neon autorstwa Ilony Karwińskiej. Można w nich obejrzeć stare neony, uratowane przez autorkę od zapomnienia i na przykład podziwiać coś, na co jako dziecko nie zwróciłem uwagi. Różnorodność krojów neonowego pisma. Można też przeczytać eseje o fenomenie neonów, pisane z różnych perspektyw przez różnych autorów. Z jednego z nich dowiedziałem się, że Warszawa także miała swoje neony absurdalne. Jeden układał się w intrygujący napis „Podnośniki z Bułgarii”, a drugi nęcił hasłem „Obrabiarki z Czechosłowacji”. Pstryk!